Hej, cześć, siemanko, witam was już w 5. odcinku Wymyślonych Piłkarzy. Pragnę przypomnieć, że już w następnym odcinku będzie odcinek specjalny, gdzie będą występować zawodnicy tylko z Top Nations. Taki odcinek już był, więc ten, kto go nie widział, niech go zobaczy. Dzisiaj po raz kolejny podbijamy poprzeczkę i teraz 240 łapek, dodatkowy zawodnik do 5 podstawowych. A teraz bez przedłużania, zapraszam na odcinek. W pierwszej piątce widzimy aż 4 złote karty. Najlepiej ocenionym piłkarzem jest Lassori, następnie overall gorszy jest Diego. Dwóch pozostałych złotych piłkarzy to zawodnicy z Ligi Angielskiej, a mianowicie piłkarz Czerwonych Diabłów, Hesareda oraz Tottenhamu, Berardo. Największy upgrade zaliczył Hesareda, awansując o 4. O 3 rozwinęli się Berardo oraz Lassori, z czego ten drugi przeniósł się do Realu Madryt za 56 milionów euro. O 1 rozwinął się Brian, a ze swoim aktualnym overallem został Diego. W tym roku najlepiej rozwinął się Berardo, bo o 3. Z upgrade'u został jeszcze tylko Diego, który poprawił swoje umiejętności o 2, przenosząc się do Barsy za 30 milionów euro. Minimalnie, bo 1 punkt overall rozwinął się Brian, Hesareda i Lassori nie rozwinęli się. Najlepiej w zeszłym sezonie spisał się Diego, awansując o 2 overalla. Minimalnie, bo 1 rozwinęli się Lassori oraz Hesareda, który stał się członkiem FC Barcelony, którego ta pozyskała za darmo. Berardo i Brian nie rozwinęli się, choć reprezentant Kostaryki zmienił barwy klubowe na Angers za 3 miliony euro. Do złotej karty awansował Brian, awansując o 2 punkty overall. Berardo i Hesareda nie rozwinęli się, a overall u Diego i Lassoriego obniżył się o 1. Drugi sezon i kolejny upgrade o 2 Briana, ale w tym roku znów postanowił na zmianę barw klubowych i tym razem pieniądze na niego wydało Standeren, wykładając na stół 7 milionów euro. Berardo, Diego oraz Lassori nie rozwinęli się, a overall u Hesaredy spadł o 1. Jedynym w tym sezonie z upgrade'em jest Hesareda, który rozwinął się o 1. U Berardo po raz kolejny, Briana i Diego overall został niezmienny, a Lassoriemu spadł o 1, tym samym przenosząc się za zaledwie 6 milionów euro do Manchesteru City. Bardzo słabym sezonem popisał się Brian, któremu overall spadł aż o 3, tym samym francuski klub sprzedał środkowego obrońcę do Grecji za 2 miliony euro. Downgrade zaliczył też Berardo o 2, któremu Tottenham nie złożył nowego kontraktu i za darmo ściągnął go Southampton. O 2 spadł overall także Hesaredzie, po którego zgłosiła się Benfica za 11 milionów euro, o 1 awansował Diego i Lassori. Czas na drugą piątkę, w której nie brakuje dobrych kart. Najlepiej oceniony jest Sigurdsson, bo na 85. Drugim w kolejności jest brazylijski skrzydłowy Romy Sporting. Ostatnią złotą kartą w zestawieniu jest Szal. Drugim zawodnikiem Manchester United jest Messa. Ostatnim w zestawieniu jest środkowy pomocnik Sewilli Leżal. Normalnie tam powinna być Valencia, no ale no znowu coś się zepsuło i nie było mi słychać. Bardzo duży upgrade zaliczył młody 19-letni środkowy obrońca Messa, który rozwinął się aż 6 punktów overall. O 3 rozwinęli się Sporting i Leżal, a o 2 Szal. Overall u Sigurdssona został niezmienny. Tak się złożyło, że w tym zestawieniu mamy aż 3 zawodników Manchester United. Do Sigurdssona, któremu overall nie zmienił się, i Messi, który rozwinął się o 2, dołączył Sporting, przechodząc za 62 miliony euro. Szal za to rozwinął się o 3, a o 1 Leżal. Do złotej karty dobił Leżal, awansując o 3 do 75. O 3 także rozwinął się Messa, o 2 Szal, o 1 Sporting, a overall u Sigurdssona został niezmienny. W tym roku 3 zawodników poprawiło swoją ocenę ogólną 2. Sigurdsson, Szal oraz Messa, który przeniósł się do Bayernu za 70 milionów euro. Ale największy upgrade zaliczył i tak Leżal, bo o 3, tym samym przenosząc się do Romy za 14 milionów euro. Ten sezon nie był dobry dla graczy Manchester United. Minus 3 overall doświadczył Islandczyk, a minus 2 dostał Sporting. Overall u Szala został niezmienny, a o 2 rozwinęli się Messa i Leżal. Zła forma Sigurdssona cały czas trwała, więc zarząd Manchesteru postanowił sprzedać go po 8 latach gry w klubie do Sewilli za 11 milionów euro. Overall u Leżala i Sportinga nie zmienił się, a Szal i Messa awansowali o 2. Największy upgrade po niesamowitym sezonie zaliczył Leżal, który awansował o 4, po którego zgłosił się Juventus, oferując 52,5 miliona euro.
O 2 rozwinął się Mesa, tym samym dobijam do 90 overall. Jeśli chodzi o downgrade'y, to o 1 spadła ocena ogólna u Szala, o 2 u Sportinga, który przeniósł się za darmo do Sevilla, oraz o 4 u Sigurdssona, którego właśnie Sevilla sprzedała za 4 miliony euro do Olympiakosu. No i to by było na tyle. Przypominam, że podbijamy poprzeczkę i 240 łapek w górę to dodatkowy zawodnik do 5 podstawowych w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i pa!